Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy FIFA 14. Wita się z wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będziemy zmierzać się z tym, żeby... moi drodzy, o jest tutaj, plus 10 wszystkie cechy. Potrzebuję tych kart, tak z kilka, bo to jest, będzie ważny mecz. Będziemy zmierzać się z tym, żeby przejść, żeby zostać w lidze. To będzie najtrudniejsze zadanie, bo będziemy musieli wygrać mecz. Został jeden mecz, mam 9 punktów. 10 punktów potrzeba, żeby zostać w lidze. Także muszę albo ten mecz zremisować, albo wygrać. Dobra. Także przede wszystkim najważniejszą rzeczą będzie, moi drodzy... Aha, nie mogę, to tak, trening bramkarski, spoko. Dobra, będzie nadanie moim zawodnikom plus 10 do wszystkich cech. Czyli Benteke dostajesz plus 10 do wszystkich cech na ten mecz. Juan Mata również dostanie plus 10 do wszystkich cech na ten mecz. Bo ja chcę po prostu stworzyć coś, co będzie wymiatało. Coś, co będzie totalną kosą dla tego przeciwnego teamu. 98 tempa, przecież on porobi każdego. I ostatnią osobą, która dostanie ode mnie kartę... W sumie coś z obrony. Ashley Cole niech dostanie kartę treningu. Okej. W ogóle poznajecie mój nowy skład, tak? Samuel Eto, Benteke, Juan Mata, Willian, prawa pomoc, to Nani, Debuchy, czy tam Debuchy, to prawa obrona. Świeży zawodnik kupiony do mojego składu. Kompany, Touré, David Luiz, bardzo fajny zawodnik. Ashley Cole z cieniem za 15 tysięcy i Petr Cech na bramce. W większości to jest skład Chelsea, ale... Nastawiłem się na angielską ligę, dlatego tutaj mamy też z innych pozostałych klubów zawodników. Mamy 83 zgrania, mamy, znaczy 100 zgrania, mamy 83 ogólnej oceny. Żyżej Football Club, okej. Oczekiwanie na przeciwnika. Nie wiem, czy serwery FIFA mają lagi. Przynajmniej tak mi się wydawało, jak dzisiaj grałem. Czy tak? O, jest. Zobaczymy. Kogo mi tutaj wylosowało? Jakiegoś Petrusa Romanusa. Przeciwnik opuścił mecz. Czyli się nas boją, czyżby? Także ten tego. Pytaliście, jakie są dobre sposoby na zarabianie końców. Moi drodzy, sposobów jest dużo, ale najbardziej opłacalnym jest... O kurde, nie. Z FIFA Ultimate Teamami to my nie gramy. Najbardziej opłacalnym sposobem jest kupowanie kart, tylko wam nie, właśnie nie powiem których, i sprzedawanie ich albo drożej, albo jest to kupowanie paczek i za paczki, jak traficie dobrego zawodnika, możecie zarobić dobre kokosy. Okej, mamy jakiś skład, zobaczymy. Imtech Arena, 81 od ogólnej oceny, zgrania stówka, będzie problem z tym panem. Będzie problem i najgorsze jest to, że ma złotą kartę na bramkarzu, ale jest nastawiony bardziej na pomocną defensywę. No tak, załóżmy. Moja wyjściowa jedenastka. Zobaczymy, zagramy lekkim ofensywnym z pressingiem. Niech ich tu cisną panowie. No niech sobie gra na legalu. A my zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Oj, panowie, ale proszę mi się nie gubić. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Ciśnij go, ciśnij pressingiem. O, jak dobrze, że tam ta przewrotka nie weszła. Ale panowie, nie gubić się. Dobra. Świetne przedłużenie. Ale dlaczego, Willian, się pogubiłeś? No i mamy out. Dobra. No i Eto. Ashley Cole. Cudownie dograł. Nie cudownie dograł, bo pogubił się z tą piłą. Niestety. Walczą o tą piłkę jak szaleni. Nie, poważnie, serwery FIFA mają lagi, także jak będziecie widzieli te ścinki, to nie jest moja wina. To już wina FIFA i serwerów EA. Może strzelać.
Wow, piękny strzał. No widzę, że to nie będzie łatwy mecz i coś czuję, że baty mogą też być ostre. Nie, 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 nie kryty był! Wybito, dobrze! Mój Boże, na linii! Poradził sobie znakomicie, koledzy będą mu wdzięczni. To było grubo. Wypchnął rywala za linię. Eto, bardzo jestem ciekaw, jak się dzisiaj zapracuje. Nie, Eto! Dlaczego ci ten trik nie wyszedł? Pomocy mają spore pole manewru. Kurwa. Jak chłopaki nie zaczną grać porządnie, to ten mecz będzie w dupie. Dobrze. Do Eto, ale Eto nie przejął tego. Niestety. Ale spoko, oni mają plus 10 do wszystkich cech. No i mamy przywilej korzyści. Będzie dośrodkowanie. I siedzi. Nie, mamy spalony. Wow, grubo. Dobrze. Widzicie, czyli nie gramy na pułapki offside'owe. O dziwo, poratowało mnie od straty gola. Za mocne chyba. No dokładnie. Za mocno, za mocno. W ogóle chcieliście FIFA, widzę, że ona jest tak trochę obleka. No jaki faul? Widzę, że jest troszkę oblegana, bo jak napisałem posta na Facebooku, co chcecie, żebym nagrał, to właśnie napisaliście, że FIFA, i to dosyć sporo osób to pisało. Nie no, gubią się chłopaki w podaniach. To nie jest dobre. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Dobra, mamy na dole, na skrzydle. O, ale gdyby to przeszło! O kurwa, nie wierzę. Nani, to jest twoja sytuacja. Czy to będzie gol? Aaaa! Tak blisko, a tak daleko. Dobrze. Doskonale zagrał. No i nie weszło. Dlaczego? Ty dostajesz takie podania, że nie wykorzystuję takie sytuacje. No pięknie zasadził, pięknie. Ale muszę zmienić zawodnika. Wiecie co? Benteke. Dobra. Ty mi dośrodkujesz. No i nie dośrodkowałeś tak, jakbym chciał, ale dobra. William! Siedzi pięknym golem! No ślicznie, William, I'm proud of you! Ale śliczny gol! O mój Boże! 25 minuta! No, cudowny, cudowny! Jesteśmy... Jeżeli utrzymam ten wynik, co pewnie nie będzie łatwe... No kurwa, komu ty podaj? Jezu, ludzie! Ludzie! No! Gdy utrzymał taki wynik, mam utrzymanie w lidze, ale nie będzie to łatwe. Oj, o Jezu! Dobrze, chłopaki do góry. No i na aut, to jest aut. Jeżeli FIFA nie ogarnie tych lagów, a wiem, że to są lagi, bo już dzisiaj grałem jeden mecz. To słabo. W ogóle oni mają takie ciężkie problemy czasem. Gra się właśnie. To jest tak, że kurwa grać się nie da. Bo są takie ściny, jakby twój komputer nie wiedział, co to jest. Co to jest za gra. Ale pięknie. Dobra, Mata. Mata. No kurwa, przykładasz się do strzału. To strzelaj. Dobra, out. Może ja za długo po prostu czekałem z tym. Dzisiaj w ogóle jest 11 listopada, gdy to nagrywam. Jestem takim lekkim patriotą, bo mam wstążeczkę. Teraz wam jej nie pokażę niestety. Ale ciśniesz tym skrzydłem. O jest. Kurwa, już widziałem tą piłkę w bramce. Poważnie. No i znowu.
Ej, ten Juan Mata ma jakieś opóźnione te ruchy. Bo ja wciskam podanie, a on podaje chwilę później. Wciskam strzał, on strzela później. Trzymaj go na pressing, na pressing. Pole karne, obrońca przejmuje przytomnie. Dobra, dzięki. Przedłuż na drugie. O, super! 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 Ale wybronił! No bo wyszedł. No wyszedł, no co miał zrobić? Mamy rzut rożny. Dawno nie strzeliłem gola z rzutu rożnego. Wypadałoby coś strzelić. Co to było? Widzieliście to? Nawet nie mam pojęcia, co to było. Dobra, przytomnie zachowujemy piłę. Dobra. Eto! Wyszatkuj. A, wypiąstkował. Przejmij to, kurwo! Ej, tam był faul na moim! Rzut karny, szmato! 5 minut doliczonego czasu do pierwszej połowy, aż 5 minut. Nie wiem dlaczego aż tyle, ale dobra, nie będę dociekał. A kurwa, Benteke! No nie, wiedziałem! Jeszcze gwizdniesz, nie? Bo kurwa, gwizdka masz za mało w dupie, szmato. Spalony. Dobra. Brawo Czech, jestem dumny z ciebie. Kurwa, dlaczego nie podałeś? O! Piękne szybkowanie, stary, aż się... Kurwa, puk... Zaklaskam. Nie no, wkurzające są te ściny FIFA. I ej, proszę ogarnąć serwery. Okej, okay, pierwsza połowa 1-0 dla mnie. Zobaczymy, bo jeszcze mamy drugą połowę, ale ten gol tu, o! No to jest miodzio, to jest... To jest majstersztyk sam w sobie. Jeszcze William. On ma naprawdę słabe statystyki. A lewa pomoc jednak... No taka sobie, nie? Ale spoko. Dobra, czy teraz koleś będzie przyjebanym deklem czekającym pół minuty? Nie, nie będzie. No, ale wykonuje zmianę, dobra. Dobra zmiana. Remi... Karik schodzi, Remi wchodzi. Tym bardziej, że trzeba już zacząć odrabiać straty, bo pozostało mało czasu. Lewym skrzydłem pójście to nie jest dobry pomysł. O kurwa! O kurwa! O kurwa! Co to w ogóle było? Dobra, nie wyjdzie na aut. To dobrze. O, lewe skrzydło! Lewe skrzydło! Co ty zrobiłeś? William! To nie tak miało być! Dobrze, dobrze, Ashley Cole. Dośrodkuj. Ah, ale nic z tego. Do kogo teraz poda? To jest pytanie. O, czekajcie, bo przejąłem. Ah, ale bomba, ale nie w bramkę. Niestety. No bywa, no. Co zrobić? Przejmijcie. Strzelaj! Dobrze! I mamy jakiś faul, o dziwo. Aha. Dobra. Spróbujemy coś tu zdziałać, ale... Nic z tego nie wyszło. Spoko. Nie jeden, nie pierwszy, nie ostatni raz. No, jak dobrze, że odegrałem. Już się wystraszyłem, że to może wpaść. Poważnie. O, dzięki, dzięki. Dzięki. O, nie dzięki. Trochę chujowo. Ale dobra. Walczcie, panowie, gramy o 3 punkty. Już blisko pola karnego. No i bardzo dobrze. Było groźnie, byłoby 1 na 1. A 1 na 1 przeważnie kończy się źle. Ej, czy tam nie było czasem faulu? Bo tak sobie myślę, że byłoby słabo. 60 minuta, nadal 1-0. Dawaj, Petrinho, Czechu.
A cały czas gram tym ofensywnym ustawieniem w nadziei, że coś jeszcze strzelę. A znając moje pojebane szczęście, nic z tego nie będzie. Dobra. Trochę się gubimy, ale tak troszkę. Trzymaj go tam. Dobra, jest out, nasz out. Także, no, a propos tej wstążeczki, to mam tutaj jakąś wstążeczkę, patrzę na kamerę teraz. Jestem patriotą. Patriotałkę. Zajebiście chujowe podanie. Keep going like that! Fuck! Stresy jak kurwa, jakich mało. No i co teraz zrobisz? Kapitalnie zjebał piłkę. No zajebiście. Zajekuczebiście. Strata w środkowej strefie boiska. Aj, tak na spokojnie. What? Kurwa! Groźnie, ale zdążyli na czas. Ale ich porobił tam! Co to było? Eto! Proszę cię! Szpakowski ma czasem teksty jak... Naprawdę. Zajebiste podanie! Oby takich więcej. Jak dobrze tam jest moja obrona. Panowie, wyprowadzamy kontrę! Jazda! Juan Mata, czyli opóźniony człowiek w rozwoju. To nie powinien się nazywać Juan Mata. Dobre przejęcie, brawo. Zjebałeś, stary. What? Tam do góry biegnie skrzydłem. Dlaczego? Dlaczego mu nie podaliście? Panowie! Bo jak się wkurzę, to się skończy porażką pewnie. A, ktoś mówił, że w ogóle... Oj, DJ, zrób tak, że wpuścisz bramkarza na napastnika i on będzie strzelał ci gole. A... O kurwa. Dobra, mamy rzut rożny. To by się skończyło bardzo źle, bo to by była raczej klęska. Juan Mata, czy w końcu padnie jakiś gol z twojej... Urządza ich remis, a więc prowadzenie w tym spotkaniu daje im pewność awansu. Strzał! Ale broni. Dobra, dawać panowie! Dawać! Nie dać Murzynowi przejść! William! Trybuny szaleją, takiego dopingu dawno nie słyszałem. Da, zajebiście. Oba zespoły to poniesie. Spójrzmy na statystykę. Ole wysunięcie! Nie, to wybroni to. O Boże, Mata! Dlaczego? No, będziemy mieli emocje do ostatniej. Będzie faul? Nie, nie ma. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Pogubili się, ale już odzyskali. Juan Mata! O, ale słabo. Piłka w rękach bramkarza. Nie no, to jest porażkowo. To jest na pożal się Boże i o mój kucze Boże. Ole... Kurwa, jak spalony! Gdzie ty tam widziałeś spalonego? Twój stary to spalony. Nie wierzę w to. No... Kurwa, no nie! No po prostu... Kurwa, no nie! Ale kosa! Ulala! Czerwona! O kurwa! Takie zagrania grożą poważnymi kontuzjami. O mój Boże! Gram 10! Super defensywa, kurwa! Super defensywa! Ale będzie śmiesznie, jak jeszcze strzelę. A daleko do tego widzę nie mam. Nawet remis też mnie urządza, także nawet jakbym mi strzelił. Zdecydowanie ślizgiem. Juan Mata, człowiek z opóźnionym rozwojem. Zajebiście. Nani. No i faul tam kurwa jest! Samobój! O mój Boże! Nie wierzę w to, co tam się w ogóle wydarzyło.
O mój Boże! O ja pierdolę! W ogóle co nam się wydarzyło? Tu był, o kurwa, tu się pogubili, coś. Bramkarz coś piłkę, ja nie wiem. To jest śmiechu wart. Co to kurwa jest? O ja pierdolę. Jak, nie, koniec. Nie, to było po prostu pięknego. 2-0, czyli sezon kończę, moi drodzy. Pozostanie w lidze, jeszcze ten gol na sam koniec to było... Mua, to była, kurczę... Nie wiem, kropla w morzu. Czy mój Eto ma czerwoną? Ma czerwoną, nie będzie mógł zagrać, czyli będę musiał tutaj wstawić pewnie któregoś z naszych pięknych zawodników. Także to by było na tyle, moi drodzy. Ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/DJPalasa1thumbsup oraz do mojego sklepu z koszulkami na dole. Macie DJ Palasa i kapsel.pl. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Hej.